Siema, siema, z tej strony Olaf. Dzisiaj trochę potestujemy Honda Hornecik. Ale kurwa rura. Ja pierdolę, jak ja dawno nie jeździłem. No, kurde, maszyna jest, konkrecik. Wolałbym w Nakedzie, bo Nakedy mi się bardziej podobają, ale niestety nie ma. A to jest nawet dosyć dobra oferta. Testowanie biegów. Nic nie blokuje. Wszystko w miarę dobrze chodzi. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, mam nadzieję. 33 tysiące przejechane. Trochę go tylko dopieścić, bo brudny, zakurzony. Stał w garażu przez chwilę. Kierownica się nie telepie. Jedzie prościutko, można skręcać dupą. Lusterka mam niewyregulowane pod siebie. Także nie wiem, czy tam coś za mną jedzie, czy nie. No jazda próbna. Hamulce dobrze chodzą w sumie. 90, nie wiem, czy 95, czy 96 kucyków. Ale idzie od spodu, kurde, skubany. One chyba mają 5 sekund do setki. Hornety. Zaraz się tu gdzieś zatrzymam. Obiegówkę zrobię, kurwa, kominiarki nie założyłem. Więc trochę zapierdala, dzisiaj nie jest tak wcale ciepło, bo jest chyba 10 stopni tylko. Ale ja pierdolę. Ale zdziera. Dida. Pierdolę, masakra. Dobra, będziemy zawracać. Tylko nie błoto. Nie lubię błota. Kurwa, gdzie ta stopka jest? O, ładnie se to wygląda nawet. Dzida! Hornet S. Tylko nie pamiętam, który to rocznik był. Ale chodzi ładnie. Masakra. Chyba sobie go wezmę. Chciałem coś innego, ale kurwa. Ale jeszcze dzisiaj będę testował BT 1100 Yamaha. Niestety nie udało mi się ogarnąć Yamahy FZ6, a była też w dobrych pieniądzach. 2005 rok, zrobimy seteczkę. Oj, kurwa.
kurwa mać. Czasami chce się powiedzieć, że dupy coś nie urywa, ale ten kurwa urywa. Tylko muszę sprawdzić, czy nie szarpie na najwyższym biegu, nie? Na wolnych obrotach. Jakoś tak to się sprawdzało. Ja się nie znaju na tym, ale tak sprawdzam wszystkie motocykle. Czy nie szumi, czy nie trzeszczy. Teraz będzie chujowo słychać, bo otwartą szybę mam. W sumie jest dobrze. Chyba. Sprowadzony z Niemiec był. Koszt na nim 28 tysięcy był, jak go kupiła. Kurwa, nieprzyzwyczajony, szerszy motocykl. Ale muszę cięcie zrobić. Potrzeba wyższa. Żebyś tylko się nie wyjebał. Ale skubany ciężki jest. Odpala ładnie. Kurde, muszę przyznać, Hondą w życiu nie jeździłem, ale jak widzę, Honda robi dobrą robotę. Kurde, nie ma jak zapierdalać, bo tu nie znam drogi. Pierwszy raz w sumie tutaj jadę. O, i teraz nawet usterko się ustawiło dobrze. Ja nie wiem, czy on ma 5 biegów, czy 6 biegów. Licznika nie ma. No już koniec. Zaraz będę na miejscu. Z powrotem. Ja pierdolę, jak ja dupy dawno nie woziłem. To jest coś niesamowitego.